kierujący pojazdem wykonujący jazdę testową z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu a. dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydany na terytorium RP, b. dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, c. dowód opłacenia składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC. No tutaj mamy do czynienia z jazdą testową, tak? Czyli to nie jest taka jazda pojazdem zarejestrowanym własnym na nas, więc podczas kontroli prawo jazdy, czyli dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania danym pojazdem, kontrolujący jest w stanie sobie sprawdzić oraz dowód opłacenia składki również w CEPiK-u jesteśmy tą informację odczytać, ale dokument stwierdzający właśnie tego pojazdu, dopuszczenie do ruchu musimy mieć przy sobie, poruszając się takim pojazdem testowym. Czyli odpowiedź prawidłowa będzie odpowiedzią B.